Jestem w pracy, nie wiem jak mnie będzie słychać, mam nadzieję, że dobrze. I wpadłem dzisiaj na pomysł, żeby ostrzec osoby, które chcą pracować w szklarni i powiedzieć, które osoby mogą się do tej pracy nie nadawać. Punkt, tak? Punkt pierwszy. Ciepło. Pamiętajcie o tym, że szklarnia służy do tego, żeby trzymać w niej wysokie temperatury, w przeciwieństwie do chłodni. Dlatego każdy słoneczny dzień robi się tutaj naprawdę ciepło. Czasami temperatury mogą dać nawet do 40 stopni, a ponadto w miejscach, w niektórych miejscach szklarni nie dość, że jest gorąco, to jest jeszcze duszno, nie ma po prostu czym oddychać. Dlatego osoby, które chorobliwie reagują na zbyt wysokie temperatury, mogą zapomnieć o pracy w szklarni. Druga rzecz, lęk wysokości. Dużo prac odbywa się na wózkach elektrycznych, które podnoszone są do wysokości 5 metrów. Na tej wysokości wykonywane są prace takie jak opuszczanie lub zawijanie pomidorów. Opuszczanie wykonują mężczyźni głównie, bo to jest troszkę ciężka praca. Natomiast zawijanie mogą robić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Troszeczkę niżej ten, ale w sumie powiem wam, że jeszcze jak te krzaki są wyrośnięte i jeszcze na samej górze, to tej wysokości nie czuć, bo się jest cały czas między czubkami. Natomiast kiedy krzaki są jeszcze nie wyrośnięte, są młode, to tą wysokość można odczuć. Wózki ponadto wydają się niestabilne, bujają się na boki, także osoby z lękiem wysokości, tej małej wysokości, raczej nie zapraszam. Jeżeli dostaliby, to oczywiście taką pracę. Następna rzecz, robale. Dużo zieleni, wiadomo, tak, dużo tu liści leży. No i trzeba się liczyć na to z tym, że spotkacie się z pajączkiem, czy muchą, czy gdzieś sobie będzie leżał zdechły ptak, który potrafił wylecieć do szklarni, ale już nie mógł wylecieć i sobie by się poobijało szyby. I padł. Nie wiadomo, co z takiego ptaszka potem wyjdzie. Także jeżeli ktoś ma arachnofobię na przykład, to goodbye my life. Kolejna rzecz. Jeżeli cierpicie na jakieś bóle stawów, nóg, jakieś choroby, ramion, to również może być ciężko, bo większość, dużo prac, przepraszam, są dosyć statyczne, także stoi się na przykład na wózku, tak jak ja dzisiaj stoję na wózku, tak, praktycznie stopy to tylko przesuwam, żeby z tego wózka nie spaść. Po jakimś czasie, no czuć, że się stało, że te nogi nie były w ruchu. Jak pewno widzicie, przy tym cięciu liści ramiona cały czas pracują. Akurat tutaj mamy liście dosyć blisko, także z tymi ramionami nie stać źle, natomiast zdarza się, że te liście są wysoko i ręce trzeba cały czas trzymać dosyć wysoko przez cały dzień. No, oprócz tego zbieranie pomidorów, też machanie łapkami na różnych wysokościach. Także jeżeli ktoś ma reumatyzm, albo jakieś wyrodnienia stawów, to może sobie zapomnieć o tej pracy. Dalej, jeżeli ktoś ma tendencję do depresji, to również odradzam, dlatego że przebywacie w rajkach, głównie samemu, nie ma się do kogo odezwać, w myślach się, w głowie kłębią się różne myśli, także jeżeli ktoś tam ma dużo do przemyśleń, no to nie polecam. Ponadto w tle rzęzi muzyka, już o kiedyś o nim mówiłem, cały czas ta sama, dzisiaj mamy MFM, non stop, także również nie polecam. No i to na razie wszystko, no reszta, na pewno jeszcze są jakieś rzeczy, akurat teraz mi do głowy nie przychodzi, ale te główne, o których mówię, wymieniłem, dyskwalifikują osoby do pracy w szklarni. To na razie.